Powieść dopiero się ukazuje, jeszcze nie wszyscy widzowie mieli okazję ją przeczytać. E, powiedzmy o tym, czym pan nasiąkał przy tym stole, przynajmniej co widać z tej powieści, co przede wszystkim słychać z tej powieści. To jest powieść napisana e, w kilku językach. Jest mhm. e, miejscami niemiecki. E, w partiach dialogowych. W partiach dialogowych. Tak. 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 E, jest język śląski. Dla mnie było, było ciekawe też, e, spotkałam się z pisownią. Mhm. Co to jest zapisownia w języku śląskim? Jakby pan mógł nam wytłumaczyć to. Znaczy, w śląskim y, jest parę głosek, które nie występują w polskim i których się nie da oddać w polskim zapisie. Na przykład? O. Dom. Koń. To, jest, to nie jest u ani to nie jest o, prawda? To jest coś w okolicach niemieckiego umlautu. o umlaut. Pisze się z taką kreseczką tak, po prostu, tak? Tak, tak. Zaznacza, się, zaznacza, się to, zaznacza się to kreską. I e, jest takie stowarzyszenie na śląsku Prookwela Silezjana, które w toku wieloletniej, dość, zażartej, e, zażartej debaty e, ustaliło pewien standard pisowni śląskiej. E, I on nie, jest, on nie jest poparty żadnym profesorskim autorytetem w formie jakiejś nie ma rady języka śląskiego, prawda? Ale w ogóle uważam, że języki nie potrzebują takich rad i, i nie potrzebują standaryzacji największe języki tego świata to się świetnie obywają bez, bez, bez różnych kolegialnych, ciał profesorskich, którzy w toku zażartej dyskusji ustalają, czy słowo poszłem będzie już dopuszczalne, czy jeszcze nie będzie dopuszczalne. Prawda? Język jest żywy, język sam żyje, więc po cóż mu regulacja? Natomiast yy... Ja też zapisując te, te partie dialogowe, tą pisownią śląskiego, no chciałem coś jakby zrobić dla, dla tego, żeby ta pisownia e, się jakoś powszechniała, bo śląski bardzo, potrze śląski bardzo potrzebuje ustalenia e, kanonu literackiego swojego? No, najpier najpierw fotografii najpierw ortografii, żeby, bo, bo ten język, jeśli on, nie będzie, jeśli on się nie będzie jakoś instytucjonalizował, to, to, to zniknie. Natomiast, e, e, jeśli można tak powiedzieć, o scenach batalistycznych zachwyciły mnie, bo są teraz też rzadkością, wydaje mi się, we współczesnej mhm. prozie polskiej, takie naprawdę porządne, opasłe, można powiedzieć, e, e, sceny batalistyczne. Czy, czy, e, czy to jest pana jakieś wyjątkowo zainteresowanie, e, historia w, wojenna, militarna? Styka wręcz, mm. bo tam są szalenie szczegółowo opisane te sceny. I rodzaj broni, rodzaj znaczy, hełmów. bo ta książka jest też o, o rzeczach i tam wszystkie rzeczy w tej mm -hmm. książce są bardzo, bardzo szczegółowo opisywane i nie wiem dlaczego tak zrobiłem, ale takie miałem, miałem taką wewnętrzną potrzebę. Ja w ogóle rzadko potrafię jakoś sensownie uzasadnić, dlaczego coś w książce jest tak, a nie inaczej. Bo ja się nie znam na literaturze, ja to wszystko robię tak. tak intuicyjnie, no tak mi się wydawało, że powinno być. Te sceny na... batalistyczne są takie, nie wiem, czy to nie jest wpływ na przykład takich filmów jak Szeregowiec Raja", że one są z perspektywy nie, nie. naprawdę tego bezpośredniego... No, jest, no bo to jest perspektywa, to jest perspektywa e, śląskiego żołnierza. E, Ślązacy raczej bardzo rzadko zostawali oficerami w jakichkolwiek armiach, prawda? I byli tym takim, e, w przypadku pierwszej wojny światowej, dosłownie mięsem armatnim. E, i pierwsza wojna światowa szczególnie jest ważna w tej książce. Tak. I ona dlatego jest jakby wydzielonym, wydzielonym takim interludium między drugą a trzecią częścią. Yy, ponieważ yy, doświadczenie pierwszej wojny światowej wydaje mi się być yy, bardzo ważne dla ślązaków, jakoś żywe ciągle. I to jest jakby yy, to jest jakby coś, czego yy, czego ja nie widzę w Polsce, bo Pols po Polacy jako wspólnota. Nie, nie uwewnętrznili sobie świadomości I wojny światowej, mimo że brali w niej udział, prawda? W różnych mundurach rosyjskich, niemieckich, austriackich, to nie uwewnętrznili jej jako wspólnota, ponieważ całą pierwszą wojnę światową dla Polaków jakby przykryło odzyskanie niepodległości i wojna polsko bolszewicka później. A e, dla ślązaków I wojna światowa była i chyba jakoś dalej, jest wspomnieniem bardzo żywym. Czy to dlatego, że oni musieli się jakoś opowiedzieć za pierwszej wojny światowej? Nie, no w pierwszej wojnie światowej to nie była kwestia opowiadania się, no to po prostu szli, z, szli, szli z poboru do, szli z poboru do, 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 armii pruskiej, tak jak robili od wtedy 160 lat, prawda, od kiedy prusy były na Śląsku, wcześniej, wcześniej, wcześniej była Austria, um, ale w co drugiej śląskiej wsi jest, jest pomnik żołnierzy poległych Najczęściej na polach Flandry gdzieś, prawda? Czy, 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 czy ten. I w Pilchowicach również jest taki pomnik, który został e, schowany w styczniu 1945 roku, jak wchodzili Rosjanie, i przeleżał w czyjejś stodole dobre 60 lat, i potem został wystawiony na nowo, prawda? I to jest on jest oczywiście po, po niemiecku opisany, ale nazwiska na tym pomniku to są nazwiska moich kolegów z podstawówki. Mm -hmm. to, są, to są, no to, to, to ja mam takie poczucie, że to jesteśmy my. Prawda? Chciałbym wrócić do. też są na takich, na takich pomnikach. Chciałbym wrócić do tego wątku językowego. I yy, yy, skoro już jesteśmy przy Niemcach, bo jest, takie, jest pewien automatyzm kojarzenia ślązaków właśnie z prusakami, mm -hmm. yy, który bierze się pewnie z części słownictwa, ale mnie uderzyło właśnie szczególnie, jak słucham składni i częściowo też słownictwa z, z Gocki Ślą śląski. Mam wrażenie, że znacznie więcej wspólnego jest między ślązkami a czechami. Czy, czy, czy to też kulturowej To jest to jest to jest, to jest ciekawe rzeczywiście, bo jest dużo, jest dużo e, podobnych związków frazeologicznych w śląskim, jak, po śląsku też się mówi daj se pozor, czyli mhm. uważaj, nie? E, no też są, też, są też w Śląskim konstrukcje gramatyczne, które są wprost kalkami konstrukcji gramatycznych niemieckich. No, mówi się, że widział, że go iść, czyli widziałem go jak szedł, powiedzmy, po polsku mhm. byśmy powiedzieli, prawda? Co, jest, co jest wprost kalką z konstrukcji niemieckiej. Natomiast z tymi związkami z Czechami to jest ciekawe, bo ze względu na tą geograficzną bliskość, to oczywiście te związki zawsze były no i widać je, we wpływie, widać je we, we wpływie językowym, w słownictwie właśnie, w konstrukcjach. Przepraszam, jeszcze przerwę tylko, bo czytając sobie na głos fragmenty mm -hmm. Dracha, tak jakbym widział już czeski film, mm. czeską opowieść. Mm. Yy. No może tak, natomiast co jest, co jest ważne, to wydaje mi się, że te, znaczy teraz te związki kulturalne one nie istnieją. To Czechy mają chyba gorętszy, gorętszy jakiś... Nie, nie, nie. Gorętsze stosunki z Warszawą oh. niż ze Śląskiem. One, mimo tej bliskości granicy, przecież ja mieszkam 40 km od czeskiej granicy, prawda? W autostradą jestem 40 minut w Ostrawie. E, natomiast. E, nie ma jakiegoś, ja nie czuję jakiejś takiej bliskości, jakiegoś uh -huh. takiego kulturowego uh -huh. przenikania, prawda? I, I tak dalej. Zresztą w ogóle Czesi niespecjalnie nie są chyba zainteresowani Polską jako taką. Ta, ta miłość, ta miłość Polaków do Czechów wydaje mi się być zupełnie nieodzajemniona, prawda? Powiedział pan, nie wiem, czy to kokieteryjnie, czy nie, że nie zna pan się na literaturze i pewne rzeczy robi pan po prostu nie mając świadomości, pisze pan. No nie tak. Maja, tak się panu pisze. Yy, czytając tę powieść miałam wrażenie, że Mm, mm, akcja, y, znaczy może czyny, które podejmują główni bohaterowie też czasami y, dzieją się jakby bez ich... Y, świadomości. Jest jakiś taki fatalizm, zarówno, bo Ty zwróciłeś uwagę, że, że kobiety są takie pokorne, natomiast wydaje mi się, że też i mężczyźni po prostu, nie wiem, przyłączają się do jakiejś grupy, bo, bo ta grupa się do nich zbliża, ta historia niejako wchodzi im do domu, to oni się mhm. do nich przyłączają. To samo dotyczy uczuć. Czy, czy tak Pan odbiera... Sinek, widzisz, człowiek, czy fed, byt, jako coś takiego właśnie fatalistycznego, że nie jako coś nam się po prostu przydarza, ja nie wiem na ile. Znaczy, bo pani bardzo dobrze to rozpoznaje. Tak, o to, o to chodzi mniej więcej w tej książce. Tak, dlatego, tam, dlatego to jest też książka o Sarnach. Dlatego, też, mm -hmm. dlatego Sarny są też bohaterkami tej książki, prawda? Um... Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to jest mój moje spojrzenie na, na świat na człowieka i tak dalej natomiast y, takie przyjąłem na pewno na potrzeby tej książki o takim, o takim chciałem powiedzieć prawda o takim świecie chciałem powiedzieć i to jest jakiś y, jakoś świat głęboko pogański oczywiście i, i to Taki miał parę razy co najmniej pojawia się tutaj w tej powieści y, czasownik wymykać się y, w, mm -hmm. w kontekście związków między ludźmi mm -hmm. ktoś patrzy że wymyka mu się dziewczyna dziewczynie wymyka się mężczyzna y, co to znaczy że ktoś się nam wymyka. Hmm. Nie wiem, czy ja to potrafię rozwinąć bardziej, że ktoś się nam wymyka. No, ludzie się sobie w ogóle wymykają. I to nie tylko w związkach miłosnych, tylko, tylko w, w ogóle w bardzo różnych relacjach ludzie so, się sobie wymykają, prawda? Tak, tak jak się może. Pan też tutaj troszkę się wymyka nam. <laughs> <O> Powiedz. <laughs> no ale to, to, jest, to jest też jakiś tam rodzaj bardzo prostej metafory. No, tak jak się może wymknąć, nie wiem, schwytane zwierzę, prawda? Może się wymknąć, czyli jakimś, y, jakimś nie wyrwać. To jest coś innego, wymknąć się, a wyrwać się komuś, prawda? Ale wymknąć z... kojarzy mi się z tym, że ktoś się ucieknie na wolność, czyli jakby e, tak, ta wspólnota dwóch kojarzy. osób jest gdzieś tam opresy... opresywna. No zawsze jest opresywna jakoś, tak. No to jest o, oparta ludź... albo na kompromisie, albo na dominacji. No ale i, i kompromis też jest formą opresji, prawda? Tylko wtedy jest to opresja wzajemna. Mm -hmm. ludzie się wtedy ludzie się wtedy, wtedy tej, tej 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 opresji poddają na jakimś takim partnerskim y na jakiejś takiej partnerskiej umownej zasadzie rezygnacji tak? rezygnacji no ale to skoro skoro rezygnują z czegoś czego w innej sytuacji by nie rezygnowali nawet w imię jakiejś wyższej wartości to też jest jakiś rodzaj opresji prawda no tak ale ta rzeczywiście jest taka fatalistyczna w takim razie postawa tutaj y, części z bohaterów którzy widząc że ktoś i bohaterek że druga osoba im się wymyka rzadko która się rzuca y, mhm. pozostań nie ucieka jest mhm. jest taka scena gdzie dziewczyna po prostu odjeżdża od niego autobusem mhm. y, Właściwie on pozwala na to, żeby ta, ta dziewczyna mu się wymykała. Dlaczego ci pana postacie są takie zrezygnowane, po prostu gotowe na przyjęcie tych złych wieści? Ja są, nie chcę się tutaj wymykać od odpowiedzi ani wymigiwać, ale, mm, ale nie wiem. <laughs> Moje postaci są takie, jakie, jakie, jakie mi się napisały. One mi się, one, one mi się jakoś piszą, one się rządzą jakoś swoją wewnętrzną logiką, i to nie jest tak, że ja mam. I, I nigdy tak nie miałem: nigdy nie mam jakiegoś takiego zestawu myśli, czy idei, czy, czy treści. Które mam, zanim napiszę książkę i które wiem, że chcę tą książką wyrazić, prawda? Że, 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 że teraz napiszę, napiszę książkę, której, której przesłaniem będzie jakaś fatalistyczna wizja rzeczywistości. W ogóle nie. Ja mam do opowiedzenia jakąś historię i kiedy opowiadam tą historię, no to potem przy pisaniu, a potem już przy, przy tym, kiedy ktoś to czyta, no to okazuje się, że z tej historii wynikają takie a takie wnioski. Y i że bohaterowie zachowują się w taki a taki sposób i tak, tak, tak zupełnie szczerze to, to trzeba by zapytać tych bohaterów, dlaczego oni akurat się tak zachowują. Nie? Mm -hmm.